Niemcy to jednak mają przerąbane. Pół świata pakuje do ich wirtualnych dziadków kilotony ołowiu, mając przy tym ubaw po same pachy. Nieważne, czy w przypadku gier, które toczą się na bazie historycznych wydarzeń II wojny światowej, czy też fikcyjnych. Zombie są po prostu dobre. W sensie miłość je rozpruwa nie tylko ołowiem, toporem, rakietami, ale i w sumie wszystkim. No ale zombie Niemcy, naziści to coś jeszcze lepszego. I się w sumie nie dziwię, że Steam nie pozwala na zakup tej gry, logując się z terytorium Niemiec. Tym razem zagram w pewien tytuł i ukażę wam najciekawsze zalety oraz najobrzydliwsze wady samodzielnego dodatku do gry Sniper Elite, czyli Nazi Zombie Army. Podstawowa wersja Sniper Elite V2 zyskała sporą, ale chwilową popularność dzięki światowym i polskim youtuberom, którzy rozsławili jej chyba najsmaczniejszy aspekt, czyli niesamowicie piękne animacje przedstawiające trafienia naszego snajpera w niespodziewające się niczego cele. Przede wszystkim witalne miejsca tych przeciwników. Mogliśmy zobaczyć, jak nasz pocisk szatkuje płuca, serduszka, wątróbki, nereczki. Przede wszystkim oczywiście głowy, ale co ciekawe, również jądra. Tak, moi mili, da się komuś je odstrzelić w tej grze. Tytuł jest prosty i ten klip raczej nie będzie rozwleczony na długie kilkanaście minut, więc również łatwo jest tutaj umieścić najważniejsze punkty. Adnotacje do wad, zalet i podsumowania klipu macie jeszcze przez chwilę na ekranie. Nazi Zombie Army podzielone jest na 5 etapów, których do wykonania będziemy mieli bardzo prostą misję. Po prostu przeżyć. Fabuły ciężko tutaj naprawdę szukać, tym bardziej sytuacji opartych o jakiekolwiek fakty historyczne. Berlin i okolice opanowane zostały przez nazistowskie zombie, mające zjeść wszystko, co stanowi jakikolwiek opór. No, cóż za oryginalność. Po czasie spotykamy również parę ocalałych osób, jeżeli gramy w trybie single, zaś w przypadku gry w kooperacji wcielamy się w jednego z owych snajperów. Jednak z fabuły to chyba wszystko, pora przejść po prostu do gry. Przemierzamy zrujnowane miasto, oczywiście sprzedając niemieckim zombiaczkom solidną dawkę w pierdolu. Będziemy mieli okazję spotkać najróżniejsze ich formy. Od zaledwie chodzących szeregowych uzbrojonych w tulipany, pręty czy nogi od stołu, żołnierzy w hełmach, szkielety, samobójców z granatami, pancernych SS-manów z KM-em, czy tam snajperów mogących złowieszczo zmieniać pozycję w ciągu zaledwie paru sekund, oficerów czy innych. System jest podobny jak w podstawce. Na początku każdego epizodu mamy możliwość wyboru głównej broni, odręcznej pistoletu i ewentualnie rozdysponować parę punktów na dodatkowy ekwipunek, takie jak miny przeciwpiechotne, granaty, miny pułapki czy materiały wybuchowe. W trybie kooperacji na dobrą sprawę we dwójkę jest już dość łatwo na wysokim stopniu trudności. We trójkę czy czwórkę to już czysty uśmiech od ucha do ucha i masakra zombiaków bez żadnego oporu. Dlatego zaprawdę powiadam wam, moi mili, jeżeli chcecie jednak poczuć trudność tej gry i nabrać lekkiego przerażenia przed nadciągającą armią zombiaków, do dwóch graczy w trybie kooperacji to naprawdę maks. Lokacje nieco przypominają te z podstawki. To w sumie te same tekstury, te same obiekty, te same budynki. Przerobione nieco, zniszczone, oczywiście zakrwawione również. Jednak zdarzają się naprawdę fajne, miłe, przyjemne, zaskakujące, można mówić jeszcze długo, ciekawe perełki. Gdzie przykładowo, idziemy sobie jakąś alejką między dwoma zniszczonymi budynkami, niby nic, coś się gdzieś tam pali, nic się nie dzieje, żadnych zombiaków, miło, fajnie i przyjemnie. A tu nagle zombiaki wyłażą z okien piwnic, kanałów, próbują wleźć przez zabite deskami okna i spadają na nas z dachów. Czasami też w tle słychać naprawdę bardzo ambientowe, takie fajne efekty, na przykład śpiewy małej dziewczynki, płacz jakiegoś dziecka, krzyki zombiaków wypowiadane w jakimś antycznym, demonicznym języku, czy zakrwawione ściany i pomieszczenia wyglądające tak, jakby coś krwistego przed chwilą w środku eksplodowało. Daje to naprawdę bardzo fajny klimat, jednak po dłuższym czasie, gdy eliminujemy całe setki, jak nie tysiące zombiaków, zaczyna wkradać się pewien drobniutki problem. Przechodzimy jeden etap gry wiele razy, nie dając po prostu rady nadciągającym hordom demonów. Prawda, mamy jakiś problem, zaczęliśmy się, coś w tym stylu. Wchodzimy w opcję, by zminimalizować ilość animacji 5-10-sekundowych, wiadomo o co chodzi, przedstawiających rozrywane wnętrzności. A one i tak potrafią się pojawiać w 9 na 10 strzałów w głowę albo szyję.
Bywa to naprawdę irytujące, gdy przechodzimy etap któryś raz, mamy do zabicia 50 zombiaków i co chwilę mamy te wstawki, których nie możemy po prostu pominąć. Kuje też fakt, że trochę za dużo jest zombiaków, które się niczym nie wyróżniają po prostu. Najczęściej spotykamy hordy standardowych piechurów. Fakt faktem, oczywiście, eksterminuje się je naprawdę bardzo przyjemnie i uśmiech na twarzy generuje się od razu, gdy przestrzelimy na przykład dwóch albo trzech piękną animację. To jest oczywiste. No, jest tych zombiaków od zapierdzenia, ale nie stanowią one praktycznie nigdy wyzwania, są za wolne, mało kiedy trafiamy na coś, co potrafi strzelać z daleka. Ogarniając wszelkie zalety za jednym zamachem, Sniper Elite Nazi Zombie Army ma taką samą, podstawową, niezaprzeczalną, główną zaletę jak podstawka gry. Niezwykła, naprawdę niezwykła, fajna przyjemność świetnych animacji ukazujących zabójstwa. Nieważne jest w sumie, czy strzelamy tutaj do ruskich, do Niemców, czy po prostu do zombiaków, nie ma różnicy. Ile razy sypałem tekstami z cyklu pięknie prosto w je kurma serduszko, no wiadomo cenzura, ale wiadomo też o co chodzi. Sypanie wulgaryzmami grając w kooperacji, gdy na przykład nie idzie nam za dobrze, albo gdy ubijemy 3 zombiaki jednym strzałem, albo wysadzamy całą hordę miną przeciwpiechotną i paroma ładunkami wybuchowymi, to jest po prostu standard. Akcja i dynamika jest naprawdę przynajmniej dobra, niekiedy bardzo dobra, gdy musimy się bronić w jakichś ruinach. Zabawa w kooperacji również jest przynajmniej dobra. Gra jest niestety dużo prostsza, ale daje też dużo więcej frajdy i zabawy, gdy kumpel strzela z piętra ze snajperki, a my na przykład bronimy parteru ze strzelby. Soczyste hedy, ubicia dwóch zombiaków jednym strzałem w głowę, czuć, po prostu czuć tą wielką, fajną przyjemność. Po prostu relaks. Zombiaki też są fajne, wyginają się nienaturalnie po oberwaniu, łby eksplodują po strzeleniu, czasami jak nie trafimy krytycznie to wstają, targają w rękach jakieś łopaty, granaty, jakieś pałki, tulipany, czasami zdarzają się oryginalni bossowie i niemieccy oficerowie zombie. Wymieszane jest to totalnie, ale wygląda naprawdę fajnie. Trochę niektóre zombiaki zerżnięte są na moją ocenę z innych gier zombiakowych, nawet bardzo mocno zerżnięte, ale w wykonaniu Niemców da się to pominąć. Dalej kontynuowana jest fajna zabawa z trafieniami, na przykład granat trzymany przez zombiaka, impreza z minami przeciwpiechotnymi czy pułapkami na sznurek. Wiele jest broni do dyspozycji, naliczyłem się ich, jak się nie mylę, co najmniej 20 parę. Różne karabiny maszynowe, ale nawet pistolety. I co ciekawe, sporo jest fajnie wykreowanych lokacji. Na przykład rozbawiło mnie, gdy wpadając do kościoła, na ołtarzu znalazłem kozocką strzelbę, zaś na stoliku na Biblię, no oczywiście Biblia była rozłożona, a na niej leżał po prostu solidny rewolwer. Dalej, podsumowując, najmocniejsze wady tego tytułu, a niestety ich będzie dużo więcej niż zalet. Przede wszystkim optymalizacja sprzętowa. Naprawdę, Boże Święty, tutaj nie ma żadnej optymalizacji, nie wiem kto programował tą grę. Wymagania gry są stosunkowo niskie. Zaledwie 2 GB RAMu i kartę graficzną sprzed paru lat z 256 MB RAMu i nawet chyba procesor jednordzeniowy powinien wystarczyć. Mimo to, komputer mający 4 rdzenie, 16 GB RAMu i kartę graficzną mającą 2 GB utrzymuje ten tytuł na średnich. Mimo to, ten tytuł naprawdę ledwie chodzi na komputerach radzących sobie z najbardziej wymagającymi grami aktualnie. Nieważne, czy ustawimy grę na ultra, czy średnie, czy najniższe, możliwe ustawienia gra potrafi zrobić bardzo solidny pokaz slajdów w momentach większej rozwałki lub przy animacjach celnych trafień. Standardowo grając ten tytuł na średnio wysokich miałem 60 FPS-ów, gdy niekiedy pojawiał się nagły spadek do 10 na kilka minut albo do ponownego uruchomienia. Powodował naprawdę skurcz wszelkich growych mięśni. Bugi. Od groma. Granaty są dalej w komiczny sposób rzucane. Irytacja sięga zenitu, gdy siedzimy obstawieni pułapkami na szczycie jakiegoś budynku, leżymy cichutko. Czekamy na falę, a jeden nazi zombie z góry wie, gdzie my siedzimy, z granatem w ręku leci prosto na nas, detonując się nam na plecach i wysadzając wszelkie miny w powietrze z nami w środku. Oczywiście, nawet jak go zabijemy, kiedy biegnie w naszą stronę i ma wallhacka, wiedząc od razu, gdzie jesteśmy, to i tak czasami potrafi się wysadzić, eksploduje po prostu, rozsadzając nasze pułapki, przy okazji całą okolicę. Wchodzenie w tekstury, w obiekty, w ciała przeciwników, czy błędne efekty trafień, gdy na pancernej płycie albo kamiennej ścianie pozostają ślady, jak na uwaga drewnie, i odlatują drzazgi. Nieprzemyślane naprawdę mapy, gdzie obchodzimy jeden średni budyneczek dookoła na trzech checkpointach.
gdy wejście do tego budynku mamy po prawej stronie 2 metry przed nosem. Tylko że po prostu odgrodzone jest od nas jakimś płotkiem albo drutem kolczastym. Nie żebyśmy mogli to jakoś przeskoczyć, ale gra nakazuje nam obejść cały budyneczek dookoła, wybijając 500 zombiaków. Niewykorzystany potencjał, naprawdę. Bardzo rzadko przyjdzie nam pojedynkować się na przykład z wrogimi zombie-snajperami, czy przechodzić powolutku i po cichu jakieś etapy gry. Likwidować na przykład jakichś demonicznych generałów fajnie wykonanych, przekradając się między oddziałami zombiaków. Coś w tym stylu. Głównie po prostu idziemy i ładujemy heady jeden po drugim ze snajperki, ale z odległości 4 metrów, a nie 100 czy 200. Czy przykładowo możemy celować w jakiś malutki element, jak to miało miejsce w podstawce, prawda? Na przykład tam były jakieś czołgi, musieliśmy zniszczyć je za pomocą strzału idealnie w zbiornik paliwa. Tutaj czegoś takiego nie ma. Bardzo mocny smrodek kopiowania idei save pointu, gdzie znajdujemy jakieś na przykład miejsce na checkpoint, ale takie miejsce z checkpointem, uwaga, znajduje się w drewnianej szopie, nawet powiedziałbym w kiblu drewnianym, ale z pancernymi drzwiami i masą sprzętu. Trochę to śmieszne. Najczęściej to nas zalewają fazy zombiaków i gra zamienia się ze Sniper Elite w wyrżnij wszystko karabinem Elite. Dosłownie. Kretyńskie, powiedziałbym naprawdę, powiem wprost, kretyńskie wręcz blokowanie gry durną mgłą. Wychodzimy do jakiegoś budynku, prawda? Gdzie mamy się na przykład obronić i za nami w tym przejściu nagle, dosłownie nagle w ułamek sekundy teleportuje się mgła, blokująca nam drogę odwrotu albo cokolwiek. Mamy po prostu iść dalej, nie możemy się cofnąć, bo nagle pojawia się mgła dosłownie znikąd. Długość gry. Połowa growego dnia w skali brodatego, czyli nawet 4 godziny nam spokojnie wystarczą na przejście tego tytułu. Finalnie rzecz biorąc, podsumowanie. Sniper Elite Nazi Zombie Army w mojej skromnej ocenie wypada słabo. Po prostu słabo. Przechodzenie tej gry w kooperacji nagrywa wielu polskich, popularnych, wielkich youtuberów. Jednak czy to czyni ten tytuł od razu grą bardzo dobrą? Nie. To, że nagrywają ją wielcy i popularni, nie czyni tego tytułu od razu godnym uwagi i wysoko cenionym. Niestety jest taka moda na YouTubie, że jeżeli jakiś wielki youtuber nagrywa serię z danej gry, to ona na pewno jest bardzo dobra. Ja oceniam gry swoimi odczuciami, a nie średnią youtubową na największych kanałach. Nazi Zombie Army jest przyjemny, naprawdę fajny, daje wiele zabawy, radości, rozbałki, po prostu takiego uśmiechu na mordzie. Ale wypada słabiej niż sama podstawka i zdaje się, że ten samodzielny dodatek jest zrobiony trochę na siłę. Nie masz po prostu pomysłu na coś nowego, na jakiś nowy wątek, nowe plansze, coś oryginalnego, ciekawego, dynamicznego, wciągającego, gdzie trzeba się namęczyć? No to po prostu dodaj zombiaki. Dlatego ta gra ode mnie dostaje maksymalnie 6 z plusem. Jest to tytuł poniżej przeciętnej i ocenianie go na 7 lub wyżej byłoby obrazą dla naprawdę bardziej dopracowanych, ale mniej znanych, dłuższych i oryginalniejszych gier od tej. Tytuł wart tego, by się pobawić troszeczkę, poczekać na jakąś obniżkę ceny, by sobie postrzelać parę dni dla zabawy i relaksu, czy to samemu, czy ze znajomymi w kooperacji, ale naprawdę ten dodatek nie jest żadną rewolucją, jest nawet powiedzmy lekko spadkowy i lekkim krokiem w tył w stosunku do podstawki, która dawała więcej frajdy i wymagała więcej snajperskiej wprawy niż tylko prucie z 3 metrów w hordę zombiaków. Tyle.